Zadebiutowali w KSW na tej samej gali. Mają podobny bilans stoczonych walk w federacji. Dwóch byłych mistrzów. Dwóch zawodników, którzy przez lata zmieniali postrzeganie MMA. Jakieś 12 lat temu byliśmy małolatami, którzy byli jakby jednymi z bardzo nielicznych małolatów, którzy w ogóle zaczęli uprawiać i promować ten sport. I w końcu po tylu latach doszło do walki między nami. Jesteśmy byłymi mistrzami, każdy w swojej byłej kategorii. No dla jednych Borys jest celebrytą, youtuberem, któremu Roberto Soldicz zabrał duszę. Dla mnie to jest żywa legenda, bardzo go szanuję, no ale to nic nie zmienia, kompletnie nic. Patrząc na to, że teraz biję się z gościem, którego naprawdę długo znam, gdzieś obserwuję, nawet gdzieś tam kibicowałem i darzę go dużym szacunkiem, to z mojej strony przynajmniej można oczekiwać tylko tego, że ta walka będzie zajebista. Od Mańkowskiego się zawsze dużo wymaga i zwykle nie zawodzi. W Kornika się często nie wierzy, choć zwykle zaskakuje. Ja natomiast po cichu wierzę, że to jest kandydat do walki wieczoru. Artur jest niebezpieczny w każdej sekundzie walki. Ludzie go lekceważyli i lądowali na deskach i to szybko. Jest niebezpieczny cały czas. Kibice zobaczą dwóch mistrzów dalej głodnych, chętnych na zdobycie pasa. Dwóch facetów, którzy zaczynali na KSW 14, przegrywając swoje walki. Nigdy się nie poddali i są w tym miejscu, w którym właśnie teraz się znajdują, czyli tuż przed zdobyciem pasa mistrzowskiego. Jeżeli ktoś by mnie zapytał po wygranej walce z Arturem, co dalej, idę wpierdzielać karpia. Nie ukrywam, no, apeluję na knockout. Mam dwa knockouty i chcę trzeci. Hat-trick w MMA, fajna rzecz. Jestem teraz najlepszą wersją samego siebie, tak. Zdecydowanie, Kornik dzisiejszy pokonałby Kornika, który trzymał pas w kategorii piórkowej. Wiem, że w momencie, kiedy my we dwójkę znajdziemy się w klatce, to będzie walka, o której będą długo mówić i wszyscy będą oglądać ją z otwartymi oczami, będą patrzeć, co tam się dzieje. Borysie, Tygrysie. Może i to zabrzmi trochę bezczelnie. Bardzo cię szanuję i bardzo się cieszę, że tu właśnie z tobą będzie mi dane skrzyżować rękawice 19 grudnia. Ale chciałbym się pokazać z trochę lepszej strony niż Conor McGregor i nie kończyć ciebie, Arturze drogi, w drugiej rundzie, tylko postaram się to zrobić lepiej i zrobię to w pierwszej. Do zobaczenia.